Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś przypada Niedziela Świętej Rodziny. Tego dnia w wielu kościołach podczas mszy świętych małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Jest ona okazją do tego, aby w całej Polsce modlić się w intencji małżeństw i rodzin. To jest okazja do tego, aby prosić o świętość małżeństw i rodzin. Jak podkreśla przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, dobro małżeństwa i rodziny ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości świata, Kościoła i naszej ojczyzny. O tym, że święta rodzina jest punktem odniesienia i inspiracją dla wszystkich rodzin, mówił w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Na wzór świętej rodziny jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny. Musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. Papież zachęcał też do szybkiego wyciągania ręki na zgodę. Gdy kłócicie się w rodzinie, pogódźcie się tego samego dnia. Zimna wojna dnia następnego jest groźna. Kluczem są trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Papież ogłosił też rok rodziny. Rozpocznie się on 19 marca w uroczystość świętego Józefa, w piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji Amoris Laetitia, a zakończy podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w czerwcu 2022 roku. W całej Polsce i Europie rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Wczoraj do naszego kraju trafiła pierwsza partia 10 tysięcy dawek szczepionki. Do końca roku trafi kolejne 300 tysięcy dawek. Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, Narodowa Strategia Szczepień jest największą operacją logistyczną od dziesięcioleci. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. To tutaj po godzinie 8 rano podano pierwszą szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Otrzymała ją Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka szpitala. Są osoby i w moim środowisku niezdecydowane, więc myślę, że moją postawą przekazuje, że warto się zaszczepić. Szczepionkę przyjęła także grupa lekarzy, pielęgniarek i ratowników Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Cały świat czekał od początku pandemii na szczepionkę i mam nadzieję, że jeśli Polacy gumnie i chętnie ruszą na szczepienia, to w końcu wrócimy do normalności. Szczepienia niemal równocześnie z Warszawą rozpoczęły się również w innych rejonach Polski, w tym na Podlasiu. Jest to też i obowiązek personelu, gdyż spotykamy się w swojej pracy zawodowej z wielką rzeszą pacjentów. Szczepienie na COVID-19 nie jest eksperymentem, przekonuje dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA profesor Waldemar Wierzba, który również się zaszczepił. Szczepionka przeszła wszystkie związane z procedurą rejestracji leków niezbędne procedury. Jak informuje Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, transport szczepionek z hurtowni farmaceutycznych do szpitali węzłowych przebiega zgodnie z planem. Cała dystrybucja idzie zgodnie z planem. Dostajemy na bieżąco informacje o kolejnych szpitalach, które odbierają szczepionki i już zaczynają przygotowywać się do tego pierwszego szczepienia. Wczoraj do naszego kraju trafiła pierwsza partia 10 tysięcy dawek szczepionki. Do końca roku trafi kolejne 300 tysięcy dawek. Zapisy na szczepienia ruszą 15 stycznia. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem Narodowej Strategii Szczepień. Ta strategia jest największą operacją logistyczną od dziesięcioleci. Jesteśmy na nią bardzo dobrze przygotowani. Dlatego zachęcamy wszystkich w poszczególnych grupach według strategii do przystępowania do szczepienia. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z tak zwanej grupy zero, czyli najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków, wskazuje minister zdrowia Adam Niedzielski. To szczepienie dotyczy bardzo szerokiej grupy. Ono nie dotyczy tylko i wyłącznie
wąsko pojętej grupy medyków, czyli lekarzy, czyli pielęgniarek, czy ratowników. Chcemy, żeby ta grupa zero, bo tak ją nazywamy, objęła swoim zakresem również szerzej inne zawody związane z leczeniem, chociażby farmaceutów, chociażby diagnostów laboratoryjnych, ale też personel administracyjny, który pracuje w podmiotach leczniczych. W drugiej połowie stycznia rozpoczną się szczepienia grupy numer 1, czyli seniorów oraz nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych, poinformował szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni z podawaniem konkretnych terminów, bo jest część zmiennych, na które my jako rząd nie mamy wpływu. Szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w całej Europie. Wczoraj szczepionki firmy Pfizer i BioNTech dotarły do wszystkich krajów członkowskich. Tego samego dnia Niemcy, Węgry i Słowacja rozpoczęły ich podawanie. Szczepionka przeciwko koronawirusowi przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. Podaje się ją w dwóch dawkach w odstępie 3 tygodni. Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne. Do domu ojca odszedł ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk. Był on wybitnym naukowcem i przyjacielem Radia Maryja. Ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk był wybitnym naukowcem, filozofem, a także przyjacielem Radia Maryja. Ksiądz Marniarczyk współpracował z nami od samego początku. Z radiem, z uczelnią, z telewizją. Wielki przyjaciel nasz. Ksiądz profesor jest w zakonie Salezjanów. Mówi jest, bo życie się zmienia, ale się nie kończy. Cóż mam powiedzieć? Nie jest smutno, że następny wspaniały człowiek, przyjaciel nasz, wspaniały umysł odchodzi. Tak potrzebujemy wielu wartościowych ludzi. Mówił na antenie Radia Maryja dyrektor i założyciel rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk był bardzo blisko związany z świętej pamięci ojcem profesorem Mieczysławem Albertem Krąpcem, odnowicielem filozofii klasycznej. Realizowali wielkie projekty. Jednym z nich była 10-tomowa powszechna encyklopedia filozofii. Człowiek o wielkim sercu, wielkiej inteligencji, mistrz dla wielu pokoleń polskich filozofów, tak swojego kolegę i przyjaciela wspomina profesor Piotr Jaroszyński. Ksiądz profesor Andrzej był tytanem pracy. Praca filozoficzna, intelektualna, praca edytorska, to były dzieła, których się podejmował, by, o czym ojciec profesor Krąpiec często powtarzał, by ratować polską kulturę, która wskutek wojen, komunizmu i później tego liberalizmu coraz bardziej upadała, a której odzyskanie możliwe było tylko wtedy, kiedy odzyska się dziedzictwo kultury filozoficznej, kultury klasycznej. Jak wspomina minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, świętej pamięci ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk nigdy nie tracił optymizmu i poczucia pewności, że stanie na fundamencie wartości jest po to, aby pokonywać wszelkie przeciwności. To jest człowiek, który twardo stał na fundamentach. Człowiek, który był bezkompromisowy, jeśli chodzi o wartości, na których zbudowany jest naród polski, wartości, na których zbudowany jest Kościół. Ogromnie sprzeciwiał się takiemu hejtowi, który był wylewany na jego mistrza i nauczyciela, ojca Mieczysława Alberta Krąpca. Ogromnie sprzeciwiał się także teraz temu atakowi na świętość Jana Pawła II. Ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk miał 70 lat. Zmarł dziś rano w szpitalu w Lublinie. Chorował na COVID-19. Polscy żołnierze wrócili dziś z Anglii od piątku. Pomagali oni w przeprowadzaniu testów na COVID wśród kierowców stojących na granicy brytyjsko-francuskiej. Kolejki ciężarówek powstały w wyniku zamknięcia na 48 godzin przejścia granicznego z Wielką Brytanią. Granice otwarto w środę, jednak tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na COVID. Od czwartku testy kierowcom przeprowadzała grupa lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Lotnicznego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb. W ciągu nocy wykonali 1260 testów. W piątek grupa wróciła. Zastąpiło ich 60 wojskowych medyków.
Poza testami żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczali kierowcom napoje i żywność. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że dzisiaj po południu żołnierze wrócili do Polski. Pomoc z Polski odbiła się szerokim echem w Europie. Między innymi hiszpańscy kierowcy mówili w mediach, że to właśnie Polacy, którzy przyjechali, ale też ci, którzy mieszkają blisko przejścia granicznego, zadbali o kierowców. Jednocześnie zarzucali brak zainteresowania swoim politykom. Zmiany obyczajowe, społeczne i technologiczne powodują, że ponosimy duże koszty emocjonalne. Szczególnie narażone są na to dzieci i młodzież. Czy jednak opieka psychiatryczna dla tej grupy społecznej jest w Polsce wystarczająca? Zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania się z kolegami i koleżankami z klasy, wiele godzin spędzanych przed ekranem komputera, poczucie izolacji społecznej, niepewność co do odpowiedniego przygotowania do egzaminów. Oto z czym mierzą się w tym roku uczniowie. Zwłaszcza brak fizycznej obecności nauczyciela stanowi pewną trudność rozwojową dla najmłodszych. Myślę o tym w kontekście rozwoju samoregulacji i uwagi. Koncentrowania się, planowania swoich czynności, doprowadzania ich do końca. To, z czym dzieci w tym wieku mają jeszcze kłopot, a co trenują z pomocą fizycznie obecnej osoby dorosłej. Mówi psycholog kliniczny dr Magdalena Żurko. Stres, lęk i izolacja jest przyczyną różnego rodzaju reakcji, zaznacza psycholog Łukasz Reszka. Tak naprawdę wciąż borykamy się z nowymi wyzwaniami. Również z COVID-em, który nasilił tak naprawdę proces może nie chorób psychiatrycznych, ale być może też kryzysów psychicznych, różnego rodzaju problemów wynikających również z relacji w rodzinie. Poczucie bezradności w obliczu narastających problemów sprawia, że pojawiają się kolejne. Stany depresyjne, stany lękowe, uzależnienia, częstsze sięganie po alkohol czy narkotyki, nasilenie się przemocy domowej, pogłębianie się takich niekorzystnych procesów, które obserwowaliśmy już wcześniej i niestety to cały czas się dzieje i postępuje. Zauważa doktor nauk medycznych Maciej Dziurkowski. Szacuje się, że depresja dotyka około 2% dzieci. Smutek, apatia i zły sen to pierwsze symptomy tej choroby, na które powinni zwrócić uwagę rodzice, apeluje psycholog społeczny dr Krystyna Kmiecik-Baran. Długotrwała depresja jest chorobą, moim zdaniem, bardzo groźną, dlatego szczególnie u dzieci. Dorośli sobie jakoś lepiej mogą z tymi sprawami poradzić, natomiast dzieci gorzej sobie radzą. Najbardziej, że tak powiem, wymowne jest to, że wzrasta wśród dzieci, które mają depresję, wzrasta liczba dzieci, które popełniają samobójstwo. Stan epidemii stanowi więc wyzwanie dla aktualizacji obecnych działań w zakresie psychiatrii. Tym bardziej, że dramatycznie spada liczba lekarzy wykonujących ten zawód. Psychiatrów w Polsce, psychiatrów specjalistów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży jest ponad 400. Kraj jest 40-milionowy. W związku z powyższym trudno zapewnić efektywną, skuteczną pomoc młodym ludziom przy tak drastycznym braku, przy tak ewidentnym braku specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Zaznacza dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży Iwona Mazur. Dzieci potrzebują konkretnego wsparcia o charakterze psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym. Reforma systemowa została podjęta w 2018 roku. Do tej pory w całym kraju powstało około 150 środowiskowych ośrodków opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w których pracują psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. I dopiero wtedy, kiedy te trzy elementy tej układanki będą ze sobą współpracowały, praca i działania będą skoordynowane pomiędzy pacjentem, rodziną, szkołą i szeroko pojętym wsparciem społecznym, czyli pomocą społeczną, to wtedy będziemy mówili o tej kompleksowej, efektywnej pomocy, której udzielamy tym dzieciom. Droga do sukcesu to również zastosowanie systemu zachęt w celu przyciągnięcia jak największej liczby młodych studentów medycyny do tej specjalizacji. Dziś przypada 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten niepodległościowy zryw z 1918 roku istotnie wpłynął na kształt odradzającej się Polski. Główne uroczystości odbyły się dziś w Poznaniu.
Dokładnie 102 lata temu, 27 grudnia, Wielkopolanie chwycili za broń. Rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Było reakcją na represje niemieckie i wybuchło w bardzo dogodnym momencie, kiedy Niemcy pogrążone były w wewnętrznych konfliktach, przegrały I wojnę światową, pogrążone były w rewolucji. I to jedno z nielicznych, w pełni udanych powstań polskich, skutkiem którego było przyłączenie praktycznie całej wielkopolskiej prowincji do państwa polskiego. Mówił historyk profesor Mieczysław Ryba. Wielkopolska uwolniona własnymi siłami stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Ten niepodległościowy zryw stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Historyk lubelskiego IPN-u próbuje podważyć legendę ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Nie jest to oficjalne stanowisko instytutu, podkreśla szef lubelskiego oddziału. Na portalu Radia Maryja zamieszczamy analizę prawną dotyczącą artykułu szkalującego dobre imię bohatera podziemia niepodległościowego. Józef Franczak, pseudonim Laluś, wachmistrz Wojska Polskiego, to postać symboliczna. Jest to ostatni żołnierz podziemia niepodległościowego, który poległ w walce z systemem komunistycznym 21 października 1963 roku. Pośmiertnie prezydent Lech Kaczyński nadał mu krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Bohaterstwo ostatniego wyklętego próbuje dziś podważyć w jednym z artykułów historyk dr Sławomir Poleszak. Absolutnie to nie jest tekst ani oficjalne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie. Mówił dyrektor oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik. Doktor Poleszak na podstawie badania dokumentów twierdzi, że Laluś miał brać udział między innymi w atakowaniu Polaków, których podejrzewał o ukrywanie Żydów. W wielu tych dokumentach, na które powołuje się pan doktor Poleszak, są sprzeczne informacje. Szef lubelskiego IPN zapowiada szczegółową analizę tekstu doktora Poleszaka. Przeanalizowane zostaną także wszystkie dokumenty znajdujące się w zasobie IPN dotyczące osoby Lalusia. Na błędy metodologiczne przy tworzeniu artykułu zwraca uwagę adwokat dr Michał Skwarzyński. Jak podkreśla, dr Poleszak nie dokonał pełnej kwerendy akt. W artykule tym nie uwzględniono dwóch bardzo ważnych procesowych dokumentów. Jednym z nich jest umorzenie postępowania w sprawie wydania żydowskiego krawca w ręce niemieckiej żandarmerii. Nie było na to żadnych dowodów. Materiały prasowe, które pojawiły się na temat pana Franczaka, naruszają bardzo w sposób poważny dobro osobiste jego syna, jak i naruszają tak naprawdę dobro osobiste wszystkich patriotów. Po artykule doktora Poleszaka szargane jest bowiem dobre imię Józefa Franczaka. Zdziwienia całą sprawą nie kryje syn Lalusia, Marek Franczak. Doktor Poleszak miał pełny dostęp do dokumentów na temat jego ojca. Co więcej, przez wiele lat pisał o ostatnim żołnierzu wyklętym w pozytywny sposób. Pomimo, że posiadał wszystkie dokumenty, siedział w tym powiedzmy ze 20 lat. I nigdy nie napomknął o takich sprawach, że miał ojciec coś wspólnego z morderstwem Żydów. No, dla mnie to jest abstrakcja. Marek Franczak podkreśla, że atak na jego ojca to prawdopodobnie część antypolskiej nagonki na bohaterów narodowych. Syn Lalusia nie wyklucza, że podobny los spotka innych bohaterów podziemia niepodległościowego. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.